W naszych rozważaniach w nowennie przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny koncentrujemy się na tekście godzinek o niepokalanym poczęciu. Patrzymy na różne figury, przykłady, jakie w Starym Testamencie można ostatecznie odnieść do osoby, do życia Matki Najświętszej, do jej misji, jaką otrzymała od Pana Boga. W tekście godzinek mamy takie słowa. Tyś różdżka aronowa, śliczny kwiat rodząca. Ten fragment tekstu godzinek jest oparty na Piśmie Świętym, Księdze Liczb. Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie spotkania. Gdy następnego poranka wszedł Mojżesz do namiotu spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego, wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały. Przywołana scena odnosi się do wydarzenia z życia narodu izraelskiego, kiedy trzeba było podjąć decyzję, które z 12 plemion izraelskich będzie odpowiadało za organizację życia religijnego, za kult. Oczywiście jest to szczególne wyróżnienie, wyjątkowe zadanie. Każde pokolenie chciało się tego podjąć. Pojawiały się między nimi spory. Tak to jest często między ludźmi w takich sytuacjach. I Pan Bóg mówi, żeby Mojżesz od każdego z przywódców plemienia wziął kij, laskę, tę różdżkę, jak tutaj jest też w godzinkach nazwana, tę właśnie laskę i niech położy w namiocie spotkania przed arką. I co się dzieje? I z tych wszystkich 12 zakwitła tylko laska Aarona, co oznaczało, że Pan Bóg wybrał plemię Lewiego. To Lewici z Aaronem na czele mieli być odpowiedzialni za kult, nikt inny. I to sam Pan Bóg wybiera. Tutaj mamy tę tajemnicę wyboru przez Pana Boga. Powołanie to dar i tajemnica. I to sam Pan Bóg wybrał Maryję do tego, aby była Matką Syna Bożego. Wybrał ją i obdarował. Niekiedy protestanci podważają wielkość, wybór Maryi, ale tutaj nie ma żadnej dyskusji, ponieważ dyskutując z tym, dyskutujemy już z samym Bogiem. Podważamy wybór, decyzję samego Boga. A to Matka Najświętsza, jako jedna, jedyna kobieta z całej historii ludzkości, z miliardów kobiet na przestrzeni całej ludzkości, została tak wyjątkowo wybrana i aby wypełnić tę misję, została też szczególnie obdarowana, aby być Matką Syna Bożego. I ta wielkość Maryi jest niepodważalna. Dlaczego? Ponieważ to Pan Bóg tak chciał, Pan Bóg tak zadecydował. Czasami nie rozumiemy pewnych Bożych planów. Dlaczego Pan Bóg wybiera takie, a nie inne osoby do danej, do konkretnej misji? Też niekiedy spotykamy się z takimi zdaniami przez różne ruchy feministyczne. Dlaczego to kobiety nie mogą pełnić funkcji kapłanów? Tutaj przy ołtarzu właśnie w taki sposób tylko mężczyźni. Kiedy popatrzymy na ostatnią wieczerzę, jest Chrystus i są apostołowie, 12 apostołów, ale też oczywiście była Matka Najświętsza, były inne kobiety, niewiasty, które chodziły razem z Chrystusem. Ale Pan Bóg, Pan Jezus ustanawia to w taki sposób. Sam tak decyduje. To jest decyzja, wybór samego Chrystusa i wcale Pan Jezus tutaj nie podważa wielkości, rangi, piękna kobiety i misji, jaką kobieta ma w Kościele i ostatecznie w dziele zbawienia. Ale są pewne decyzje, których po ludzku nie rozumiemy. Jednak te decyzje są decyzjami samego Pana Boga i Jemu to należy zostawić. Przez posłuszeństwo Maryja wydała owoc. Tyś różdżka aronowa, śliczny kwiat
rodząca. Przez to posłuszeństwo Bożej woli Maryja wydała najpiękniejszy owoc, owoc żywota Twojego, Jezus. I moi drodzy, właśnie to poddanie się Bożej woli, to przyjęcie tych Bożych planów dla nas powoduje, że w naszym życiu wydajemy najpiękniejszy owoc. Każdy z nas jest przede wszystkim powołany do świętości. Do tej świętości idziemy różnymi drogami. Myślę, że też warto przy tym określeniu Matki Najświętszej często modlić się za tych, którzy cały czas szukają swojej drogi życiowej, którzy są może zagubieni, którzy nie wiedzą, co w życiu mają robić, jakie powołanie z tych różnych powołań wybrać. Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem. Wyprasza łaskę, także poprzez stawiennictwo Matki Najświętszej, aby właściwie wybrali to, co Pan Bóg dla nich chce, co dla nich zaplanował. Kolejne określenie Matki Najświętszej w godzinkach to brama rajska zamkniona. W Księdze Rodzaju jest napisane: dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Pan Bóg, zamykając ludziom raj, zamyka im dostęp do drzewa życia, zamyka dostęp do drzewa świętości. I Pan Bóg przez ten symbol zamknięcia raju, stawia tę niejako, tam są ci aniołowie z tymi mieczami, które błyszczą płomieniami, Pan Bóg pokazuje, że jest wyraźna granica między świętością, tym, co jest najświętsze, drzewem życia, a pomiędzy grzechem. I człowiek, który jest w grzechu, nie ma dostępu do świętości, nie ma dostępu do drzewa życia. Co jest tym naszym owocem z drzewa życia dzisiaj? To jest Chrystus, to jest Komunia Święta, błogosławiony owoc żywota Twojego. Człowiek, który żyje w grzechu ciężkim, który trwa w grzechu ciężkim, nie może przystąpić do Komunii Świętej. Grzech stawia, buduje tę wyraźną tamę, zaporę, bramę. I dlaczego też Maryja jest nazwana bramą rajską zamknioną? Ponieważ Matka Najświętsza była całkowicie zamknięta na jakikolwiek grzech, na jakiekolwiek zło. Nie miała w sobie żadnego zła, żadnej skazy. Na to była zamknięta, a w pełni była otwarta na Bożą łaskę, na Boże błogosławieństwo. Ale Maryja także miała współudział w tym, że brama raju utraconego została na nowo otwarta kluczem krzyża przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I teraz te wydarzenia paschalne uobecniają się dzięki Duchowi Świętemu w sakramentach. Chrzest, pokuta i pojednanie, Komunia Święta, inne sakramenty. I warto z tego jak najczęściej korzystać. Teraz właśnie mamy dostęp do Komunii Świętej, do Eucharystii. Warto korzystać z Bożego miłosierdzia, aby tymi łaskami się karmić, ponieważ Chrystus nam tę bramę na nowo otworzył do nieba, do zbawienia, ale także już tutaj możemy z tego korzystać. Dlatego chrzest usuwa grzech pierworodny. Ważne jest, żeby o tym pamiętać, by nie odkładać chrztu dziecka, chrztu dzieci. Niekiedy z różnych powodów organizacyjnych też często ten chrzest jest udzielany po jakimś dłuższym okresie. Gdy dziecko jest ochrzczone, już czerpie z tych Bożych łask, z Bożego błogosławieństwa, z tego, co nam Chrystus wysłużył poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale także i pamiętajmy o nas, aby nie odkładać spowiedzi świętej. Dzisiaj z okazji pierwszego piątku wiele osób korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Przez to korzystamy z tych łask, jakie wypływają z raju, wypływają z drzewa życia. Poprzez otwieranie się na Boże miłosierdzie
korzystamy z tego, co jest najważniejsze w drodze do zbawienia, w drodze do raju utraconego. I jeszcze jedno określenie, runo Gedeona. Czym jest runo? Runo to spójna masa luźno ze sobą powiązanych włókien. Przykładem niech będzie runo owcze, czyli zwarta masa owczej sierści. I o tym runie Gedeona jest mowa w Księdze Sędziów. Rzekł więc Gedeon do Boga: jeśli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: nie gniewaj się na mnie, jeśli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem. Niech rano będzie suche, tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa. I Bóg sprawił to tej nocy. Samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa. Widzimy, że najpierw to runo w pierwszym znaku jest mokre, wilgotne, a w drugim znaku jest suche. Święty Bernard napisał, że podobnie jak to runo Gedeona wchłonęło rosę, wilgoć, wodę, tak samo Matka Najświętsza przyjęła pod swoje serce Słowo Boże, które stało się ciałem. Ale w tym drugim znaku runo było suche. I Matka Najświętsza, jako niepokalanie poczęcia, nie przyjmuje tego do swojego serca, co jest złe w świecie. I w tym znaku też mamy dla nas taką naukę pewnej wrażliwości, pewnego właściwego, duchowego rozeznawania, co jest dobre, a co złe. Co mamy przyjmować, czym mamy się karmić, a co mamy odrzucać, żeby coś w nas duchowo nie weszło i nie skaziło, nie zanieczyściło naszego serca. I tu jest oczywiście ważna modlitwa do Ducha Świętego o wrażliwość sumienia, kierownictwo duchowe, różnego rodzaju też lektury. Oczywiście mamy przykazania, mamy katechizm Kościoła katolickiego, kodeks prawa kanonicznego. To wszystko jest też dostępne w internecie, w różnych plikach, ale ważne, by przez takie treści kształtować swoje sumienie, formować i wiedzieć, co jest dobre, czym trzeba się karmić, co jest złe, co trzeba odrzucać. Niech Matka Najświętsza, która była w sposób szczególny uwrażliwiona na działanie Ducha Świętego, także na obecność zła w świecie, ta, która miażdży głowę węża jako niepokalana, niech nam wyprasza tę łaskę. Amen.